Natalia? Zapraszam. Śmiało, rozejrzyj się. Herbaty? Tak, bardzo chętnie. Tak myślałam. Wiesz co, rzeczy możesz zostawić w salonie. Nie boisz się tak sama podróżować? Wiesz, spać u nieznajomych? Wiesz co, to jest dopiero moja pierwsza podróż. I mam w planach objechać wszystkie stolice Europy. Masz bardzo nietypowe mieszkanie. Zawsze wydawało mi się, że ściany w czynszowych kamienicach są nieco cieńsze. Tak, ale ja kazałam wygłuszyć mieszkanie. Nienawidzę hałasu. Wprowadzasz się? Dopiero co? Co ty tam wypatrujesz? Światło, widziałeś? Nie odsłaniaj okna, ludzie obserwują. Twoja herbata. Dzięki. Napisałaś książkę? Tak, kilka powieści. Wow, ale super. Też bym kiedyś chciała napisać własną. Ale na razie chcę pisać taki dzienniczek z podróży. Wiesz, ja jakoś zawsze wolałam skupiać się na innych, nie na sobie. No zresztą rozejrzyj się, wszędzie jest jakaś historia. No tak. Każdy ma własną. I ty też. Wiesz, dobry pisarz potrafi wejrzeć w głąb człowieka. To mi się wydaje najważniejsze. Że liczy się człowiek, jego nieustanna obserwacja. Każdy szczegół, każdy ruch, to wszystko ma znaczenie. Nie można przestać patrzeć. Dobra, wiesz co, później już. Jak tam? Dopiłaś herbatę? Mhm. Ty możesz iść do łazienki. Ręcznik masz na pralce. Super. Dzięki. Thank you.
Kobiety były okrutne, bo wiedziała, co sobie nastąpiła się, chciała się zerwać, uciec, a nie mogła. Z powodu strachu i utratą już straciła przytomność. Paulina? Zapraszam.